Uczniowie szkół podstawowych w naszym regionie zakończyli pierwszy semestr swojej nauki śpiewająco. A to ze sprawą dekanalnego przeglądu kolęd i pastorałek Zaśpiewajmy Jezuskowi, który odbył się w Szkole Podstawowej imienia Świętej Jadwigi Świerklanach. Świątecznych pieśni wykonanych przez dzieci wysłuchał i osobiście wręczył nagrody arcybiskup Wiktor Skworc, który zaszczycił wszystkich swoją obecnością podczas gali finałowej. Te znane i mniej znane kolędy i pastorałki rozbrzmiewały w Szkole Podstawowej imienia Świętej Jadwigi w Świerklanach. Finał dekanalnego przeglądu Zaśpiewajmy Jezuskowi przyciągnął do placówki tłumy nie tylko uczniów ze szkół biorących udział w konkursie, ale również gości, m.in. przedstawicieli władz gminy, starostwa, posłów i księży. Na widowni nie zabrakło również arcybiskupa Wiktora Skworca. To wspólne śpiewanie kolęd bardzo jednoczy i dzięki nim także ta społeczność szkolna staje się jedną wielką rodziną, bo wiemy z własnego doświadczenia, jak w naszych domach rodzinnych śpiewaliśmy czy śpiewamy kolędy, jak one nas po prostu zbliżają. Podziwiać było co, bo uczniowie zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Wysoki poziom i pełen profesjonalizm małych wykonawców przykuł uwagę również tych, którzy z muzyką mają do czynienia nie od dziś. Mowa tu o przedstawicielach Rybnickiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Orkiestra od początku do końca uroczystości zadbała o odpowiednią oprawę muzyczną i świąteczny nastrój. Dekanalny przegląd kolęd i pastorałek w Świerklanach sprawił, że święta w regionie trwały nieco dłużej. Duże zainteresowanie konkursem nie tylko wśród uczniów to dowód na to, że impreza spodobała się i jak zapowiadają organizatorzy, być może za rok doczeka się kolejnej edycji. Przeglądy i konkursy na najlepiej zaśpiewane kolędy i pastorałki oraz widowiska jasełkowe odbyły się również w innych miejscach naszego regionu. Gdzie i jak przebiegały, o tym w raporcie reportera.